Rodzaje kursów walut stosowanych przez banki w umowach kredytów frankowych, część czwarta. Przypomnijmy, kurs waluty to inaczej przelicznik stosowany przez banki i inne instytucje przy przewalutowaniu złotówek na walutę i odwrotnie. Dziś kurs średni NBP. Jest on ustalany każdego dnia przez Narodowy Bank Polski na podstawie średniej statystycznej z 10 banków. Pojawiły się próby zastąpienia kursów w umowach kredytów frankowych i innych kredytów walutowych kursami średnimi NBP. Także niektóre sądy w wyrokach zasądzały przeliczenie roszczenia według kursu średniego NBP, natomiast były to i nadal są rozstrzygnięcia marginalne. Gdyby jednak w umowie z klientem zastosowano od początku kurs średni NBP, podważenie umowy oraz jej unieważnienie byłoby znacznie utrudnione, a w zasadzie niemożliwe. W takim przypadku mielibyśmy zastosowanie w umowie zewnętrznego wskaźnika i jednego kursu, który służył do przeliczenia zarówno kredytu, jak i jego spłaty.